Zmiany, zmiany i znów zmiany na YouTube. Co tym razem ulegnie zmianie? Właściwie co już uległo? Tylko nie na wszystkich kanałach zostało to już wprowadzone. Otóż YouTube postanowił zmienić całkowicie schemat wyglądu kanałów. Dowiedziałem się o tym jakoś dzisiaj, początkowo nie mogłem w to uwierzyć, ale nieważne, nieważne. Ponieważ chcę was w tym filmie poinformować o tym, a nie wyrażać swoją własną opinię na ten temat. Oczywiście chętnie posłucham waszych opinii na temat właśnie nowego wyglądu kanałów i zapraszam do dyskusji i w komentarzach poniżej. Ale teraz przejdźmy nieco bardziej może do konkretów. Tak jak powiedziałem przed chwilą, zmiana została wprowadzona na pewnym kanale, a dokładnie na kanale iJustin. Link oczywiście jest w opisie i możecie sobie tam wejść i zobaczyć, jak to wygląda i jak będzie wyglądać strona kanału wkrótce wszędzie na YouTube, na każdym kanale. Szczerze, to dostrzegłem nawet kilka zalet, ale również i wad nowego wyglądu, tego nowego schematu. Powiem tylko tak, bardzo fajnie, że teraz będzie można tak mocno modyfikować i personalizować wygląd, ale wielka, wielka szkoda, że teraz każdy kanał będzie miał białe, YouTube'owe tło. Takie samo jak po prawej stronie, jak się filmy ogląda i po YouTubie porusza. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Nie chciałem tutaj wyrażać swoich poglądów na temat tej zmiany, tylko po prostu was o niej poinformować i zaprosić do dyskusji i wymiany zdań w komentarzach poniżej. To wszystko z mojej strony, dzięki za uwagę, cześć, pozdrawiam i do usłyszenia. Z tej strony mówił dla was Demo.